czwartek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu, Kościół modli się kolektą w ten sposób. Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i oświęceni przez spełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. Powoli, małymi krokami zbliżamy się do końca Wielkiego Postu i pojawia się w nas pragnienie zobaczenia w sobie obfitych owoców tego czasu, naszego zmagania, naszych wyrzeczeń, tego wszystkiego, co podjęliśmy w tym okresie. Chcemy zobaczyć owoc naszych zmagań. Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo, pewna pokusa, która towarzyszy każdemu człowiekowi. To pokusa, że ten czas i to wszystko, co związane z tym czasem, możemy uczynić swoim sukcesem, osobistym trofeum, udowodnieniem sobie, drugiemu człowiekowi, światu, że stać mnie na wiele, że mogę wiele znieść, że wiele potrafię zrobić, że potrafię wiele sobie odmówić, że na wiele po prostu mnie stać. Ale nie o to chodzi. Bóg pragnie, aby ta 40-dniowa pokuta, ten czas 40-dniowej próby naszego charakteru, naszej wierności sobie, a przede wszystkim drugiemu człowiekowi, nie był tylko krótką rozgrzewką, treningiem, duchowym sparingiem, który ma nas przygotować do jakiegoś zadania, ale ma być przede wszystkim nabraniem sprawności i umiejętności do otoczenia z odwagą wiary, wielkiej duchowej batalii o nasze chrześcijańskie życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Niech nasze serca, oczyszczone przez pokutę i uświęcone przez spełnienie dobrych uczynków, będą gotowe na przyjęcie Chrystusa Zmartwychwstałego nie tylko w te najbliższe święta wielkanocne, ale na przyjęcie Go do swojego życia na serio i na stałe.